faktycznie gwiazdy, zresztą tak jak zwykle, wielkiego formatu, dużo rocka, ira, to w zasadzie nawet metal, więc prawdziwa metalowa gwiazda, cała historia lat praktycznie 90. rocka i też aktualna, widać, że było wielu fanów, na podkoszulkach napisy, także cały czas jeszcze dużo powera w tej formacji. No, Golec Orkiestra to znowu folk, bardzo związany też z festiwalem opolskim. Chłopaki naprawdę mają dużo energii i w dalszym ciągu koncertują w najbliższym czasie także w Opolu. Więc gwiazda taka bardzo dynamiczna, w zasadzie powinna być potrójna, bo to jest trójka artystów, którzy cały czas grają jeszcze dla nas. No i przede wszystkim kultowy Bogdan Olewicz, który napisał w zasadzie wszystkie hity takie rockowe lat 80., 90., dalej tworzy Autobiografia, Niepaczewka, to są naprawdę wielkie hity, także super, że jego gwiazda także pokazała się w naszej Olei. Duże wzruszenie, duże wyróżnienie przede wszystkim, bo tu jest panteon wielu artystów, wielu znamienitych twórców, autorów świetnych hitów. No, Golec Orkiestra znalazła się na stałe, że tak powiem, na opolskim rynku. Z tego się bardzo cieszę, jesteśmy z tego dumni. I tak jak powiedziałem, to nie oznacza, że tak gwiazda jest tutaj, że idziemy na przedwczesną emeryturę. Nie. My zamierzamy tworzyć, pisać, grać przepiękne piosenki. Niebawem wyskoczymy z nowościami. Proszę trzymać kciuki, a póki co, no dziękujemy za to wyróżnienie. Czujemy się mega zaszczyceni i tak właśnie tutaj mąż powiedział, nie przestajemy na tym, dalej chcemy, robimy to, co kochamy po prostu, a pasją naszą jest po prostu muzyka i dawanie tej muzyki radości innym. Chór Politechniki Opolskiej, chór, który jest prowadzony przez koleżankę, z którą widzieliśmy się 30 lat temu na festiwalu. Gaudefest. I właśnie ona dzisiaj przypomniała, że właśnie ona tu jest. No i mówię, co za spotkanie, także podwójna radość. Nie ma, Łukasz, przypadków. Tak, nie ma przypadków, także podwójna radość za moment, idziemy na kawę wszyscy razem. No i cóż, pozdrawiamy. Cieszymy się gwiazdą. Pozdrawiamy fantastyczne Opole, które jest po prostu, kochamy za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżamy. Są niesamowite emocje, niesamowita energia i naprawdę no, lubimy grać na festiwalu w Opolu. Żeby piosenki żyły, trzeba je śpiewać. Nie tylko nadawać w mediach, nie tylko z płyt, ale trzeba je śpiewać, tak jak dawniej, z gitarą, na ławce, w parku, nie wiem, przy ognisku. I to, że grupy ludzi, którzy na uczelniach trenują swoje możliwości wokalne po to, aby mogli lepiej śpiewać, to jest chwalebne, bo to spowoduje, że piosenki będą żyły długie, długie lata. Jaką lekcję, jaki cytat chciałby pan przekazać młodym artystom, którzy teraz się rozwijają na rynku i zdobywają go? Ale mówi pan o młodych ludziach, którzy muzykują i śpiewają? Tak, tak. Chyba podstawą tego to jest pewnego typu skromność do zachowania w tym zawodzie, żeby po prostu sodowa nie uderzyła po pierwszym wielkim sukcesie, bo całe życie trzeba pracować, uczyć się, dokładać i czynić rzeczy lepszymi, cały czas. I może kiedyś, w wieku podobnym do mojego w tej chwili, człowiek jest no już o krok od prawdziwego sukcesu.